nasz rozległy, rozrastający się i zniewalająco piękny wszechświat jest pełen tajemnic i cudów Boża. Spoglądając na ułamek kosmosu poprzez teleskop Hubble'a, każdy staje w zachwycie. Według astronomów w kosmosie jest prawdopodobnie ponad 170 bilionów galaktyk rozciągających się w przestrzeni na 13,8 bilionów lat świetlnych we wszystkich kierunkach. Nasza mała, błękitna planeta jest tylko pyłkiem w tym rozległym kosmosie, jednak jest pełna życia, cudów i niezwykłości. Przez wieki ci, wrażliwi na religię, odbierali kosmos jako dar od Boga. Nie tylko wszystko jest darem Bożym, ale całe stworzenie jest prawdziwie odbiciem twarzy Boga. Każda galaktyka, gromada gwiazd, mgławica, gwiazda na górze i morze na dole, każda góra, każdy człowiek, nawet najmniejszy z owadów jest wypełniony obecnością Boga. Życie rozwinęło się na tej niebieskiej planecie i stało się niezwykle różnorodne. Jednak te dary, ekologiczne cuda, które rozwijały się przez miliony lat, są obecnie w ogromnym niebezpieczeństwie. Potężne polityczne i ekonomiczne grupy zagrażają dalszemu przeżyciu rdzennych społeczności, marginalizując biednych i pogłębiając nierówności pomiędzy ludźmi. Przez wieki niezliczone gatunki zniknęły z powierzchni Ziemi. Gus Speth, amerykański prawnik do spraw środowiska, pisał: myślałem, że najważniejszymi problemami środowiskowymi jest zanikanie bioróżnorodności, upadek ekosystemów i zmiany klimatu. Myślałem, że 30 lat wytężonej nauki wystarczy, aby rozwiązać te problemy, ale myliłem się. Najważniejszymi problemami środowiska są samolubność, chciwość i apatia. Aby z nimi walczyć, potrzebna jest duchowa i kulturowa zmiana, a my, naukowcy, nie wiemy, jak ją wprowadzić. To religie zajmują się wprowadzaniem zmian kulturowych i duchowych. Papież Franciszek usłyszał krzyk biednych oraz ziemi i zareagował. Jako przywódca religijny Uniwersalnego Kościoła nawołuje ludzkość do dbania o duchowy dobrobyt społeczeństwa, do ochrony i utrzymywania środowiska, do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i długotrwałości Ziemi dla kolejnych pokoleń. W papieskiej encyklice Laudato Si papież Franciszek nawołuje wszystkich do zjednoczenia się, by przestrzegać praw człowieka i respektować ludzką godność, by osiągnąć społeczną i ekonomiczną równość, by głosić naszą moralną odpowiedzialność za bycie dobrymi gospodarzami Ziemi i by troszczyć się o wszystkie stworzenia. Kościół katolicki jest wspólnotą wielu kościołów. Największe z nich to Kościół rzymski i łaciński, ale są jeszcze 23 kościoły wschodnie. Każdy z własnym liturgicznym, teologicznym, duchowym i dyscyplinarnym dziedzictwem. Przez ich różnorodne charyzmaty kościoły rzymskie i wschodnie mogą odpowiedzieć w sposób komplementarny na ekologiczne i środowiskowe niepokoje. To ważne, by rozpoznać unikalny wkład i potencjał dla obu wschodnich i zachodnich tradycji, tak aby świat mógł wykorzystać i zintegrować te teologiczne tradycje i zrozumienie dla Bożej wizji stworzenia. Jestem bardzo szczęśliwa, że będziemy dzielić ten wspaniały cykl ze wszystkimi, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o wizji uniwersalnych kościołów, zarówno wschodniego, jak i zachodniego, i ich form obchodzenia uroczystości. Żyjemy w czasach, gdy wyzwania środowiska naciskają na nas, abyśmy zmienili swoje postępowanie. Interesująca i inspirująca historia Dana i Sary Denise pokazuje praktyczną odpowiedź i daje nam nadzieję.
Ta młoda para z Saskatchewan postanowiła spróbować odpowiedzieć na kryzys ekologiczny poprzez faktyczne wprowadzenie Laudato Si w ich codzienne rolnicze życie. W bezpośredniej odpowiedzi na encyklikę rodzina Denis rozszerzyła swój krąg współczucia, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całą naturę w jej pięknie. Rolnictwo nie jest łatwe. To nie jest łatwe życie. Piękne, ale niełatwe finansowo i ciężkie. Mój tato, mając 5 synów, w pewien sposób odpychał nas od rolniczego świata, więc ruszyłem ze swoim życiem. Miałem swoją 2-tygodniówkę. I nagle natknąłem się na nowy nurt w przemyśle rolniczym, zwany odradzającym się rolnictwem. I to było coś bardzo pięknego, bo zajmowało się dokładnie tym, o czym mówi Laudato Si. Jednak jeszcze przed tym nim samo Laudato Si pojawiło się w naszym życiu. A Laudato Si podkreśliło wezwanie Boga dla nas, aby uprawiać ziemię. Myślę, że pomysł, aby zwrócić się ku podejściu ekologicznemu pierwotnie, wypłynął ze znaczącego momentu po tym, gdy urodziło się moje trzecie dziecko. Szłam z nią w wózku wzdłuż szerokiej drogi. Miała wtedy ze 2 tygodnie, taka mała, malutka. I nagle ze wzgórza nadjechał opryskiwacz i rozpylał chemikalia. Kiedy przejeżdża polem tuż obok ciebie, idącego drogą, tak naprawdę nie możesz wiele zrobić, aby od tego uciec. I poczułam wtedy, jak moje gardło zaczęło puchnąć. Łzy prawie napłynęły mi do oczu, kiedy pomyślałam, że skoro to wywołuje taką reakcję w moim gardle, co robi mojemu maleńkiemu, 2-tygodniowemu dziecku? I pobiegłam tak szybko, jak tylko mogłam, z wózkiem, z powrotem do domu. I to był naprawdę znaczący moment w moim życiu, kiedy pomyślałam, nie możemy używać chemikaliów, po prostu nie wiemy, co tak naprawdę robią, nie wiemy, jakie szkody wyrządzają. Laudato Si wpłynęło na nas w ten sposób, że teraz kupujemy ziarno specjalnie dla mnie i mojego ogrodu. Współpracujemy z firmami, które sprzedają tylko dziedziczone gatunki nasion, bez GMO. Kiedy przyjrzymy się temu, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym obecnie jesteśmy, to znajdujemy się w nim z powodu chciwości. Te nasiona są modyfikowane genetycznie, aby produkować coraz więcej roślin i aby wyglądały one tak, jak chce tego nabywca. A to, co odkryjesz, kiedy zaczniesz stosować gatunki dziedziczne, czyli niemodyfikowane genetycznie, to to, że nie ma w nich nic złego. Produkują wspaniałe warzywa w sposób, który zamierzył sobie Bóg. Bo tak naprawdę nie możemy sobie wyobrazić, nawet przez moment, że jesteśmy w czymś mądrzejsi od Niego. I tak przez organiczne uprawy Laudato Si daje nam spokój i pewność, że otrzymujemy dobre nasiona w jak najwyższym stopniu wolne od GMO. Społeczeństwo, w którym żyjemy, używa wielu genetycznie zmodyfikowanych nasion i roślin, których wartości odżywcze są bardzo niskie. Jedną kwestią są nasiona, a kolejną gleba. Jeżeli mówimy o różnorodności w naszych zbiorach, szczególnie staramy się skupić na tym, aby uzyskać jak najbardziej naturalne rodzaje nasion. Jeśli chodzi o kurczaki, kiedy szukamy różnych gatunków reproduktorów dla naszych kur, wybieramy rasy dziedziczne. W dzisiejszych czasach, z powodu ludzkiej chciwości, pakujemy jak najwięcej kur do jednego kurnika. Chcemy być pewni, żeby wszystkie były takie same, żeby były potulne i żeby jak najlepiej się niosły. Masz kurnik i wypychasz go setkami kur i robisz wszystko, by mieć pewność, że każda ta kura znosi jedno jajko dziennie. Ale kury nie zostały stworzone, by mieć takie życie. Kury uwielbiają grzebać w ziemi i wędrować.
a w ten sposób odbierasz im ich naturalne instynkty, które dał im Bóg. Więc my wybieramy rasy dziedziczne, które dobrze znoszą przebywanie na dworze. Będą chodzić, grzebać w ziemi i szukać pożywienia, takiego jak robaki, rośliny czy trawa. Mam nadzieję, że nasz styl życia wpłynie na nasze dzieci. Przede wszystkim chcemy, żeby stawiały Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, by zauważały te cuda, brały udział w dziele stworzenia i prawdziwie go doświadczały. Kiedy każdego dnia spoglądasz na bydło, przenosisz kurczaki i zatrzymasz się na chwilę i posłuchasz. To zauważysz coś, czego nie zauważysz w mieście, że na farmie zawsze coś się dzieje. Jest coś niezwykłego w byciu tu. Słyszysz oddech zwierząt, zauważasz piękno w tym, jak się poruszają i chciałbym, żeby moje dzieci doceniały te momenty ciszy, by je kontemplowały i by rozglądały się za tym, czego mogą nauczyć się w każdym momencie, w którym się znajdują. To boskie dzieło prawdziwie żyje z nami, miesza się z naszym życiem. Mieszkamy ze zwierzętami w ich środowisku i pomagamy im robić to, co do nich należy, czyli jeść, nieść się i zapewniać nam jedzenie. Chciałbym, aby nasze dzieci nauczyły się już w młodości, że są odpowiedzialne za to, co dał nam Bóg i że muszą się o to troszczyć. Uwielbiam to poczucie, że robię coś ważnego. Czytaliśmy autora Joe Salatina. Mówi on o cudach Bożych. Jednak kiedy jeździ na spotkania, na których spotykają się ci wszyscy ludzie, mówiący o tym, jak zależy im na środowisku i próbuje im mówić o Chrystusie, podkreślają, jak możesz mówić o Stworzycielu i jednocześnie nie dbać o Jego stworzenia. I to dla nas, chrześcijan, jest wskazówką. Musimy traktować stworzenia tak, jak traktujemy Stworzyciela. Jeżeli nie szanujemy tego daru, to pokazujemy, że osoba, która nam go podarowała, nie jest dla nas ważna. Myślę, że Laudatum Si może być szeroko wykorzystane w świecie ewangelizacji dla każdego, kto troszczy się o środowisko. Mówi on, zobacz, Kościół mówi o tym od wielu lat, a tu jest najnowszy dokument. Tu jest napisane, co sądzi o tym papież Franciszek. W podtekście przekazuje nam to jako środek ewangelizacji, jako dobrą nowinę. I ma to sens. Dlatego Laudato Si jest tak ważne dla każdego z nas, bo otaczają nas głównie chrześcijańskie rodziny. Jednak kiedy wspomnisz im o tym, że nie powinni używać chemikaliów, nie słuchają tego. To musi wyjść z kościoła. Tak samo jak pomoc ubogim, czy stawianie Boga ponad wszystko inne. Potrzebujemy tej nauki wychodzącej z Kościoła. Musi być bardziej dostępna, bo to ona pomoże zmienić wszystko. Na początku, przynajmniej wśród chrześcijan. Historia Dana i Sary Denise uczy nas, że wiara jest zakorzeniona w Bożej miłości do nas oraz naszej potrzebie oddawania tej miłości. Ich historia mówi o transformacji, konwersji, nadchodzącym dobru, roli poświęcenia, o wszystkim tym, co jest potrzebne, by efektywnie i proporcjonalnie odpowiedzieć na ekologiczny kryzys.
Motywacja bazująca na ekonomii, polityce, tylko na tych powodach nie będzie wystarczająca dla wielkości zmian, jaka jest potrzebna, ani dla potrzebnej nam pewności. Wiara i miłość przekazywana przez encyklikę Laudate Si i tradycję całego Kościoła katolickiego łączy nas z pełnią stworzenia i umożliwia nam transformację naszego świata w Królestwo Boże. Dziękujemy, że do nas dołączacie.